również wszystkich, którzy oglądają nas na żywo za pośrednictwem Facebooka na fanpage'u Faktów Oświęcim właśnie. Szanowni Państwo, kandydaci są już po losowaniu miejsc, nie siedzą tutaj przypadkowo, przed chwileczką wylosowali numerki z kapelusza. I na pierwszym stanowisku przedstawiam Państwu pana Zbigniewa Starca z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Na stanowisku drugim pan Janusz Chwierut, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Na miejscu trzecim pani Ewa Momot, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOF 2018. I na miejscu czwartym pani Agata Wiśniowska, Komitet Wyborczy Wyborców Miasto Oświęcim Praca i Rozwój. Szanowni Państwo, udało się nam zacząć punktualnie. Konwencję przyjęliśmy taką, że najpierw kandydaci będą sobie zadawali pytania. Każdy kandydat każdemu kontrkandydatowi będzie mógł zadać w sumie po dwa pytania. Następnie odczytamy pytania, które Państwo... Zelenskiej do ubiegania się o fotel prezydenta mamy po raz pierwszy kobietę. Powiem więcej, mamy dwie kobiety. W związku z tym dla rozluźnienia atmosfery i rozładowania napięcia chciałbym z tego miejsca bardzo im podziękować za to, że jesteście takim czymś lepszym niż my mężczyźni. Macie łagodzić obyczaje. Pozwolicie Państwo, że wręczę obie panią. Jesteście kimś lepszym. Panie Januszu, czy pan zechce? Szanowni Państwo, ja się nie skończyłem. Panie. Szanowni Państwo, dla pana prezydenta również też coś mam. Panie prezydencie, żeby pan zawsze mówił prawdę. Proszę bardzo. Już się zaczęło, a miało się jeszcze nie zaczynać. Panie prezydencie. Witam państwa serdecznie. Myślę, że ta pierwsza debata to początek dyskusji o przyszłości Oświęcimia, o tym, jak można wyzwolić energię naszych mieszkańców, bo powiem szczerze, że ona jest, a chcemy ją wytwarzać dalej, żeby rozwijać wspólnie nasze miasto i mam nadzieję, że ta dzisiejsza dyskusja będzie właśnie taka skierowana do przodu, nasze pomysły o Oświęcimiu. Ja powiem na swój sposób, dla mnie to też historyczny dzisiaj dzień, bo pierwszy raz byłem dzisiaj w Sądzie Okręgowym na wniosek pana tutaj Zbigniewa Starca, zostałem wezwany właśnie w sprawie tutaj jak gdyby mówienia nieprawdy, jego zdaniem właśnie przed sądem i to jak było w samych swoich, pierwsza rozprawa tak w naszym powiecie dotycząca właśnie kampanii wyborczej, więc swoisty też pierwszy dzień, ale mam nadzieję, że tak naprawdę ta dyskusja potoczy się nie na uszczypliwościach, tylko na merytorycznej dyskusji, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo. Pani Ewa, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pan starosta wszystkich zaskoczył prezentami, aż tak bardzo się nie przygotowaliśmy, ale mamy nadzieję, że skoro pani Agacie nadano tam obowiązek łagodzenia obyczajów, jakoś pójdzie to do przodu. Wszyscy się chwalą dzisiaj jakimiś wydarzeniami, to ja też się pochwalę. Ja dzisiaj jeszcze rano musiałam zdawać egzamin. Zdałam. Podobnie jak pan prezydent uważam, że spotkaliśmy się między innymi po to, żeby przedstawić swoje opinie, propozycje, pomysły, które miejmy nadzieję zostaną w większości, jak nie przez nas samych, którzy reprezentujemy, to nawet przez naszych kontrkandydatów też wzięte pod uwagę i zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agata, proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Agata Wiśniowska. Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Praca i Rozwój. W Oświęcimiu pełniłam funkcje samorządowe. Byłam też kierownikiem Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego między innymi, natomiast potem losy skierowały mnie na gminę Oświęcim. Stąd Państwo może mnie niedokładnie jeszcze rozpoznajecie w Oświęcimiu, choć jestem mieszkanką tego miasta. Choć bardzo zależy mi na tym mieście, na rozwoju tego miasta, na tym, żeby się nam wszystkim żyło lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, jeżeli możemy przyjąć taką konwencję, może Państwo będą odpowiadali na siedząco, jeżeli to oczywiście nikogo nie urazi. Prosiłbym też o wyciszenie telefonów komórkowych, żebyśmy mieli taki komfort raczej. Proszę Państwa, nasi kandydaci będą mieli na odpowiedź na każde pytanie 2 minuty. Kiedy będzie się zbliżało 10 sekund do końca, to nasz kolega, który nas tutaj wspomaga, Mikołaj Madej, zadzwoni. Państwo usłyszą taki dźwięk i bardzo prosimy, żeby jednak tego reżimu czasowego przestrzegać. Tak jak powiedziałem, w pierwszej rundzie kandydaci będą zadawali pytania sobie, ponieważ na stanowisku numer 1 siedzi pan Zbigniew Starzec. Panie Zbigniewie, ma pan możliwość każdemu zadać 2 pytania. Proszę na razie taką pierwszą rundę. Czyli rozumiem, po jednym pytaniu dla każdego. Pierwsza runda, tak? Tak jest. Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że mieści się obszarowo w tematyce, jest następujące do pana Janusza Kwieruta. Jest pan prezydentem prawie 8 lat, no nie, jest pan prezydentem 4 lata, 4 lata sprawował pan funkcję prezydenta. I ponieważ przez ostatnie 2 kadencje słyszymy tylko i wyłącznie o pana sukcesach, proszę powiedzieć, jaka jest pana największa porażka? Oczywiście, jak każdy w życiu, nie wszystko udaje się zrealizować. I to, co powiem, myślę, że jest takim wyzwaniem dla nas wszystkich, mianowicie fakt, że z Oświęcimia wiele osób wyprowadza się. Ale wyprowadza się gdzie? Bo oczywiście tutaj dość często to jest podkreślane, że wyprowadza się gdzieś daleko, natomiast wyprowadza się na gminę. I dla mnie osobiście, zresztą mamy przykłady, że jakby sumarycznie policzyć ilość mieszkańców, która znajduje się w mieście Oświęcim, w gminie Oświęcim, to 15 lat temu było około 57 800, dzisiaj jest około 57 000. Czyli 800 osób tej, nazwijmy, małej aglomeracji, jaką jest Oświęcim, ubył. Ale właśnie o to chodzi, żeby dzisiaj, i to nie tylko, my staramy się robić to od kilku lat, tworzyć warunki pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, po to, żeby tych mieszkańców zatrzymać. Bo każdy z Państwa ma dzisiaj tutaj pewno znajomych, jeżeli mieszka w Oświęcimiu, takich, którzy mieszkali w Oświęcimiu, a dzisiaj mieszkają na Zaborzu, w Porębie, w Rajsku, czy w Brzezińce, albo gdzieś właśnie w okolicy. I dzisiaj miasto musi uczynić wiele, żeby dodatkowo jakby stworzyć warunki do tego, żeby po pierwsze mieszkańcy budowali tutaj swoje domy, żeby ci, którzy są spoza Oświęcimia, osiedlali się. I mi się wydaje, że przez ostatnie lata udało nam się stworzyć coś takiego, że Oświęcim jest dobrym miastem. Dzisiaj w Oświęcimiu tak naprawdę jest trudno kupić mieszkania na wtórnym rynku. I to uważam jako jedno, jak mam powiedzieć szczerze i osobiście, że to jest coś, co staram się sprawdzać co kwartał, ile mieszkańców w Oświęcimiu jest. I żeby Państwu tutaj, jeżeli chodzi o GUS, bo to są dane GUS-owskie, to jest około 38 684 na koniec, według GUS-u, na koniec ostatniego roku, czyli na 31 grudnia 2017. I uważam osobiście, że to jest z jednej strony to, co mi się nie udało, ale to jest ogromne wyzwanie, przed jakim stoję ja i każdy inny. I żeby właśnie wykorzystać ten potencjał do tego, żeby mieszkańcy nie tylko osiedlali się w gminie, ale żeby osiedlali się też w mieście Oświęcim. Dziękuję uprzejmie. Panie Zbigniewie, proszę. Pytanie do kolejnego kandydata. Pani Ewo. Pani jako branżyska pracowała pani w Narodowym Funduszu Zdrowia. Słyszymy od wielu mieszkańców, że w naszych 4 przychodniach albo naszym 4 przychodniom wiele brakuje, że brak specjalistów, że długie kolejki, że po recepty trzeba przychodzić po kilka razy. Czy ma pani jakiś pomysł, aby temu zaradzić? Temat jak zwykle trudny i skomplikowany, ale w związku z tym, że tak powiem, dalej staram się edukować w zakresie zdrowia publicznego. I tutaj Państwo wszyscy też są do tego zobligowani, zwłaszcza Pan Prezydent, Pan Starosta. Ale do rzeczy. Rzeczywiście mamy nasze ZDA i rzadko korzystam, ale jak korzystam, to podobnie pewnie jak większość mieszkańców, jestem bardzo zdenerwowana sposobem obsługi i podejściem do sprawy. Złotych środków nie ma, to nie ma co oczekiwać, ale jedno, co można porównać, zastanowić się, dlaczego tak to działa. Większość osób, które przychodzi do naszych przychodni, czeka długie godziny, nie jest przyjmowany na czas, albo w ogóle nie jest przyjmowany i tak dalej. Obok nas działa zakład, który się nazywa Multimed, Państwo na pewno go znają, korzystają z niego.
To w miarę jest poukładane, tam nie ma problemów, więc nie wiem, czy tajemnica sama kryje się w tym, że jedno to jest SPZOS, a drugie SPZO, więc to jest po pierwsze. Z prostych spostrzeżeń i które, rzeczy, które łatwo wprowadzić i bez mała od razu, wydaje mi się po pierwsze tak. Umawiamy się na godzinę, ale przestrzegamy to z dwóch stron, czyli zarówno niestety lekarz, jak i pacjenci. Pacjenci, którzy się nie mogą zgłosić na umówioną wizytę, po prostu zgłaszają, odmawiają. Ale niestety to jest trudne, rozumiem, że mało mamy lekarzy, musimy o nich dbać, ale należy zdyscyplinować personel. Czyli jeżeli jest na wizytówce napisane, że doktor przyjmuje od 7 czy od 8, ma być na 7, na 8 i tak zacząć przyjmować pacjentów. Poza tym państwo być może nie wiecie, być może wiecie, każdy POZ ma działać do godziny 18 codziennie. Dopiero po tej godzinie macie państwo uprawnienie, żeby korzystać z nocnej świątecznej opieki. Więc sprawdzajmy rzeczywiście, czy te przychodnie są czynne do 18, bo tak winny. Kolejne, to co być może usprawni przede wszystkim osobom pracującym. Być może warto było pokusić się o organizację godzin dla osób pracujących, tak aby mogły swobodnie skorzystać, bo wiadomo, że też chorują, ale na pewno rzadziej niż osoby, które już mają więcej czasu dla siebie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I panie Zbigniewie, pytanie dla pani Agaty. Pani Agata, na terenie naszego miasta mamy cudowne miejsce. Takim miejscem jest Miejska Biblioteka Publiczna. Ostatnio rozpoznawana między innymi jako skandal nazwany blamarzem tygodnia. To mam tutaj na myśli zamknięcie Radia Oświęcim. W głosowaniu Małopolan... Ale szanowni państwo, bardzo proszę zadać pytanie. Dalej nie wiemy, jakie były motywy tego działania, więc mamy bibliotekę, mamy tam Radio Oświęcim schowane gdzieś w kazamatach za regałami i ostatnia decyzja, no chyba pana prezydenta, wprowadziło się tam Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. Czy według pani, albo czy co by pani uczyniła, jakie decyzje by pani podjęła jako prezydent, by to wspaniałe miejsce jeszcze ubogacić, by nie przydarzały się takie wpadki ograniczające wolność słowa, zwłaszcza, że jest tam już, jak wspomniałem, siedziba Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka. Proszę bardzo, pani Agata. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o jakiekolwiek fora czy praw człowieka, pragnę nadmienić, że ja osobiście współpracuję z fundacją. Jest to fundacja amerykańska, która na terenie miasta Oświęcimia chce budować Centrum Praw Człowieka, Centrum Praw Humanizmu i też była w tej bibliotece i też prezentowała swoje założenia i cele. To jest organizacja, która skupia wokół siebie wiele organizacji z całego świata, nie tylko z Europy. Ja uważam, że w takiej bibliotece może mieć, do takiej biblioteki może mieć wgląd każdy. Każda fundacja, każda organizacja społeczna jest to też miejsce, w którym się możemy wszyscy spotykać. To jest miejsce, gdzie możemy organizować uroczystości, imprezy kulturalno-oświatowe. Możemy się spotykać w ramach organizacji samorządowych. Przy tego typu instytucjach każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. A jeżeli mówimy o celach pokojowych, to ja uważam, że takie miasto jak Oświęcim cele pokojowe powinien mieć na pierwszym miejscu. I jest to dla miasta Oświęcimia, dla młodych ludzi, dla nas wszystkich mieszkańców priorytet, aby upowszechniać tą ideę. Takie jest moje zdanie i jeżeli się wprowadziła, tak jak odpowiem już, fundacja, to należy rozmawiać z tą fundacją, bo nie może się wprowadzić nagle wiele fundacji, prawda, z całego świata. Trzeba porozmawiać z fundacją, najważniejsze są rozmowy, bo jeżeli będziemy postępować agresją, to z agresji nigdy nie będzie zgody. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, pani Agato. Teraz przyszła pora na zadawanie pytań bibliotek. Ja pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie mojej sąsiadce, pani Ewie Momot, dotyczące kwestii budownictwa mieszkaniowego. To ja już po części to poruszałem, ale też chętnie bym usłyszał właśnie, jakie kto inne ma zdanie, jakie ma pomysły. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Oświęcim ostatnio, tak jak mówiłem, jest bardzo atrakcyjny pod względem budownictwa mieszkaniowego. Jest budowany w tym roku, albo będzie w roku przyszłym, prawie 400 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Jak ktoś będzie chciał, to ja wymienię wszystkie budowy, które są realizowane. W
Tworzymy warunki pod rozwój budownictwa indywidualnego, infrastruktury. Pani, mam minutę, przepraszam, jeszcze nie upłynęła. Pani Ewo, jaki pani ma pomysł na rozwój budownictwa mieszkaniowego? Miło się dowiedzieć pana prezydenta, że aż tyle jest inwestycji, bo obserwując zapotrzebowanie, o tym już wcześniej było mówione i o tym, że mieszkania są drogie, praktycznie na wtórnym rynku ich nie ma. Oczywiście, że to jest konieczne, ale uważam, że budownictwo to jest zaraza, ale wykorzystajmy tą istniejącą już infrastrukturę, czyli oczywiście trzeba zacząć od rozmów pewnie z wspólnotami, bo inaczej się nie da, ale wykorzystajmy na przykład w tych blokach strychy, które są wysokie, które można adaptować na mieszkanie, to jest po pierwsze. Po drugie, formuła, która w mieście istnieje, które no, zaczęło się od OTBS-ów. Dzisiaj mam wrażenie, że to zupełnie już nie działa, bo coś zrobiła zwykła deweloperka. I znowu osoby, które nie mogą otrzymać kredytów, dalej nie mogą kupić tych mieszkań. Nie wiem, czy będzie ich stać na zakupienie, nie wiem, działek, czy nawet pięknie wyremontowanych mieszkań, które też pójdą pewnie za cenę rynkową, nie wiem, 100, 200 czy 100 tysięcy złotych. Więc przede wszystkim, tak jak mówię, przede wszystkim wykorzystajmy to, co już mamy, remontujmy. Być może trzeba wprowadzić też do części mieszkań formułę, które wprowadziły wielkie miasta. Czyli na przykład tam, gdzie są mieszkania, nie po prostu od tak przyznawać, tylko być może trzeba było wykorzystać tutaj licytację. To się w wielkich miastach sprawdza i tam już praktycznie nie ma problemów. A przynajmniej lokator jest zobowiązany, aby dbać o te mieszkania. Niestety obserwujemy, że wiele mieszkań, które są w zasobach miasta, nie jest zadbanych. Niszczeją. Pewnie to braku nadzoru nad ich lokatorami. Pewnie każdy z nas mieszka gdzieś w takim bloku czy otoczeniu, gdzie no niestety mieszkania są, a widzimy, kto je zajmuje. To nie chodzi już o to, że nie wiem, ktoś ma problemy z sobą, ale po prostu zaniedbuje to, jeszcze uprzykrza życie wokół. To jest zdecydowany problem. Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Mogę to tylko krótka uwaga w ramach tej minuty. Oczywiście, że OTBZ nie realizuje w systemie deweloperskim, tylko realizuje budynki w ramach... Panie redaktorze, panie redaktorze. Pytanie, Oświęcimy proszę. Buduje się tylko OTBS. Niech pan prezydent nie dodaje... Przepraszam, za Lidlem budują się 3 budynki na 90 mieszkań, tak? Więc proszę nie mówić, że tylko buduje się przy ulicy Więźniów w Oświęcimiu, a będzie kolejny budynek przy Wysokich Grzechach. Ja mam pytanie, teraz mam pytanie szybkie do pani Agaty Wiśniowskiej dotyczące transportu miejskiego. Zakupiliśmy nowe autobusy, przygotowujemy projekty związane z informacją pasażerską. Jaki pani ma pomysł na rozwój transportu zbiorowego miejskiego w Oświęcimiu? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o transport miejski, to ja tutaj od razu powiem, że z tego, co słyszę od mieszkańców, to ceny biletów za transport miejski są za wysokie. Musimy dążyć do tego, aby te ceny biletów obniżyć i to sukcesywnie, nie jednocześnie. Myślę, że to będzie w skali około 5 lat, około 50%. Transport miejski jest, warto by się było zastanowić nad transportem takim, który w tej chwili zabezpiecza miasto Kraków, czyli transport aglomeracyjny. Kraków wprowadził tak zwaną kartę dla mieszkańca. Na podstawie tej karty mieszkaniec może i podróżować koleją i tak samo może podróżować komunikacją miejską. Dlatego ja, jeżeli miałabym wprowadzić jakąkolwiek promocję, to pierwszą moją promocją to byłaby współpraca z koleją, naszą koleją państwową. Po drugie przyłączenie się do aglomeracji krakowskiej i pozyskanie tej właśnie karty, żebyśmy mogli podróżować przynajmniej na zasadzie Oświęcim Kraków. Mam tutaj też... Przepraszam bardzo, ale szanowni państwo, to wszystko słychać tutaj, te państwa rozmowy dochodzą i rozpraszają. Proszę kontynuować. Jeżeli chodzi o kartę tego mieszkańca, to tak jak wspominałam, powinniśmy współpracować z koleją, powinny te bilety być synchronizowane i wówczas będziemy mniej płacić za nasz transport. Jeżeli chodzi tutaj o drugą skalę odpowiedzi, odnośnie nowych autobusów i przejazdów autobusów, to bym się tutaj głównie skupiła też na transporcie
miasto i ościenne gminy, bo z tego co słyszę, to ten transport z Oświęcimia do ościennych miejscowości jest zbyt mały. Tutaj widzę takie potrzeby. Dziękuję bardzo. I panie Januszu, pytanie do pana Zbigniewa Starca. Ja przypomnę, że ceny biletów na autobusy w tej kadencji nie wzrosły ani o jeden. Ale panie prezydencie, ja bardzo proszę, mam jedną minutę, ograniczyć proszę mi też pozwolić. Ja myślę, że to chyba wszyscy na tym skorzystamy, żebyśmy mieli prawo do swobodnej wypowiedzi w tą minutę. Będzie teraz mam pytanie do pana Zbigniewa Starca. Pytanie dotyczy mianowicie tego, bo pan zarzuca mi w wielu swoich wystąpieniach różne rzeczy. Oskarża mnie, zresztą jak wystarczy zobaczyć pana wypowiedzi, czy to w bibliotece, czy na rynku, no dosłownie nie ma minuty, żeby moja osoba się nie pojawiała w pana wypowiedzi. I pytanie jest takie, jakie cechy charakteru powinien mieć prezydent Oświęcimia? Proszę bardzo, panie prezydencie. Ja bardzo chętnie odpowiem panu prezydentowi, jakie cechy powinien mieć prezydent Oświęcimia. Przede wszystkim powiem po męsku, powinien przyjmować wszystko na klatę, a nie chować się za swoimi zastępcami. Wtedy, kiedy jest sukces, występuje pan prezydent, wtedy, kiedy jest klapa, występują zastępcy, to jest po pierwsze. Prowadzić otwarty urząd, którego pan nie prowadzi, bo wszystkie informacje, jakie wychodzą z urzędu, to są informacje tylko od pana i od rzecznika, więc prowadzenie otwartego urzędu. Przede wszystkim osoba prezydenta to jest ogromna godność, nie powinien kłamać, okłamywać mieszkańców, a pan to wielokrotnie niestety robi, panie prezydencie. Powinien być odważny i przyjmować wszystko na swoją męską klatę. Nie chować się. To powinno cechować prawdziwego mężczyznę i prawdziwego prezydenta. I prawdziwą kobietę oczywiście, przepraszam. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pani Ewo, teraz czas na panią. Zapraszam do zadawania pytań kontrkandydatom. Ja, skoro pan starosta nadał nam i pani Agacie taką rolę, pan prezydent się zgodził, żeby mamy łagodzić obyczaje, to może zaproponujemy formułę powrotu do tego panelu z dzisiaj, czyli z pytania z zakresu tych pięciu obszarów, czyli transport, komunikacja, bezpieczeństwo, polityka społeczna, mieszkaniowa i ochrona zdrowia, jeżeli możemy, tak? Oczywiście. Super. A to pierwsze pytanie mam do pana starosty z zakresu polityki społecznej. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, nieuniknione. Coraz większa grupa mieszkańców to no niestety albo już sama, albo zbliżamy się do wieku senioralnego. Jaki pan ma pomysł, panie starosta, na rozwiązywanie problemów, a także nie wiem, poszukania rozwiązań, które umilą nam życie? Znaczy to pytanie jest, odpowiedź na to pytanie dwuczłonowa. Po pierwsze, mamy problem z zatrzymaniem młodych ludzi. To nie jest problem braku pracy, bo bezrobocia praktycznie w powiecie Oświęcimskim. Ale drodzy państwo, ja mam czas, proszę mnie przeszkadzać, dobrze? Po pierwsze, musimy spowodować to, żeby zaniżyć średnią wiekową, więc zatrzymać młodych ludzi. A tego panu prezydentowi na razie się nie udaje. 700 osób czeka na mieszkanie komunalne w Urzędzie Miasta, z tego co się orientuję. Drodzy państwo, na terenie miasta Oświęcim funkcjonuje dzienny dom seniora, od który pan prezydent od kilku... Dzienny dom pomocy, okej. Przepraszam bardzo, dzienny dom pomocy dla seniorów. Pan prezydent od kilku lat szumnie zapowiada jego rozbudowę, ale to jest, drodzy państwo, tylko zaopiekowanie się seniorem do godziny 15. Mamy, jak pan sam prezydent powiedział, starzejące się populacje w mieście Oświęcim. Musimy zadbać o tego seniora po godzinie 15. Wiele jest takich ludzi, którzy potrzebują bezwzględnie pomocy. Ja mam pomysł następujący, ja to omawiałem, próbowałem to zrobić w powiecie, niestety zabrakło czasu. Miejskie Centrum Wolontariatu. Mamy bardzo zdolną i chętną młodzież, która bardzo chętnie będzie się udzielała. Co takie wolontariat miałby robić? Drobne zakupy, pomoc w sprzątaniu, w pomoc w zrobieniu, pomoc, pierogi też, pomoc w przygotowaniu posiłków. Wolontariat powyżej 18 lat mógłby zawodzić osoby potrzebujące.
na zakupy, na cmentarz, do biblioteki, do kina, do znajomych. Drodzy Państwo, rozmawiając z pielęgniarkami środowiskowymi, to co Pan Prezydent również zauważył, niezbędny jest na terenie miasta dom pomocy społecznej, całodobowy. Mój pomysł pierwotnie był w formie szpitala, natomiast pielęgniarki środowiskowe odradziły w formie prowadzenia hotelu, czyli osoby, które potrzebują pomocy, należałoby wygenerować budynek, a takie budynki na terenie miasta są, przysposobić go do tego celu z całodzienną 24-godzinną opieką pielęgniarską. Dziękuję bardzo. Nie zdążyłem wszystkiego powiedzieć, bo temat seniorów jest bardzo, bardzo rozległy. Dziękuję bardzo. I zaniedbany. Pani Ewo, proszę uprzejmie. Powrócę do tematu, o który mnie też zapytano. Panie Prezydencie, jako gospodarz i jako organ kontrolny dla ZLA, pamiętam, że był olbrzymi konflikt, powiedzmy, na Zasolu, w którym Pan też brał udział na spotkaniu z mieszkańcami i w sprawie właśnie organizacji pracy POZ-ów. Więc jakby dwuczłonowo chciałabym zadać Panu pytanie, czyli jak Pana pomysł jest na usprawnienie tej organizacji? A drugi mam taką kwestię, bo za każdym razem czytamy, że miasto świetnie sobie radzi, pozyskuje środki unijne. Świętokrzyskie w mojej ocenie jest inaczej. Już kiedyś straciliśmy... Mogę? 2000, w programowaniu 2013 straciliśmy olbrzymie środki, które mogły być przeznaczone na m.in. wyremontowanie sal gimnastycznych przy szkołach. Obecnie nie wiem dlaczego, jakby Pan był uprzejmy powiedzieć, jaki był powód. Powiemy, jaki jest stan naszych przychodni, że potrzebują i doposażenia, i remontu. Dlaczego miasto bądź ZDLA nie aplikowało środki unijne na ten cel? Znaczy, rozpocznę od drugiego od razu. Mianowicie miasto aplikowało środki związane z termomodernizacją obiektów zarówno przedszkolnych, jak i przychodni. Została wyremontowana przychodnia numer 3. Jeżeli, przepraszam, no. Nie, Panie Prezydencie, nie pytamy o przedszkola, pytamy o infrastrukturę ochrony zdrowia. Znaczy infrastruktura ochrony zdrowia to jest też przychodnia. No ja przepraszam, ale ja chodzę do tych przychodni i zarówno przychodnia numer 3, jak i przychodnia tutaj numer 1 na ulicy tutaj Żwirki Wigury zostały właśnie poddane termomodernizacji ze środków unijnych. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj doposażenie i funkcjonowanie, to jest to finansowane w ramach samego ZLA i na tyle posiada środków ZLA, żeby te zadania realizować. Ja rozmawiałem z panem dyrektorem, jeżeli chodzi o zakup nowych urządzeń i te urządzenia są na bieżąco okupowane, wymieniane, jeżeli chodzi o tutaj między innymi rentgen, to on został zakupiony 10 lat temu i będzie w najbliższych latach. I tak samo USG został zakupiony kilka lat temu, jest bardzo nowoczesny, więc tu nie ma żadnych problemów. Natomiast pierwsze pytanie dotyczyło w ogóle służby zdrowia. I służba zdrowia, znaczy jedną rzecz chcę powiedzieć wyraźnie. W Oświęcimiu ja chcę utrzymać dalej 4 ośrodki zdrowia, czyli 4 ośrodki funkcjonujące na Zasolu, na ulicy Czecha, na ulicy Słowackiego i na ulicy. Po drugie, po tym kwestii, która Pani poruszyła na Zasolu, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zatrudnienia w tychże jednostkach. I zostały osoby nawet ze szpitala, lekarze się przenieśli i pracują dzisiaj w POZ-cie w naszym ZLA. Nie ma większych problemów związanych z dostępem do lekarza. Ja sobie nie przypominam, ile w tamtym roku był problem z kolejkami, to ja sobie nie przypominam dzisiaj żadnego wystąpienia właśnie czy to Rady Osiedlowej, czy jakiejś grupy mieszkańców związanych. Oczywiście zawsze pewno pojedyncze sytuacje się zdarzały. Ja nie przeczę, że wszystko jest doskonale, bo wiemy, jaki jest problem w określonych momentach. Tak generalnie oczywiście jest wiele wyzwań i tutaj będziemy chcieli je jak gdyby uzupełniać. To jest kwestia właśnie też dostępu do lekarza i możliwości umówienia się na konkretną godzinę zdecydowanie poprawiło sytuację właśnie dostępności i samej pozycji lekarza w stosunku do pozycji pacjenta w stosunku właśnie do lekarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Pani Agato, w nawiązaniu do Państwa hasła, czyli praca i rozwój, Pani była uprzejma rozwinąć myśl, jak zamierza Pani zrealizować to hasło? Mam niecałą pewnie minutę na to, żeby powiedzieć szybciutko, jak zrealizować to hasło, bo to jest cały program wyborczy Komitetu Wyborczego Praca i Rozwój. Praca. Jak Państwo wiecie, prowadzę firmę, która rekrutuje pracowników na terenie całej
całej Europy i robi też audyty personalne tym pracownikom. Ja, proszę Państwa, słyszę od firm, że oni chcą inwestować na terenie Polski, chcą zatrudniać ludzi, chcą im dawać godne wynagrodzenia po to, żeby tutaj na naszym terenie zostali, żeby tutaj żyli, żeby tutaj funkcjonowali, żeby zakładali rodziny, żeby uczestniczyli w życiu nie tylko miasta, ale i swoich rodzin, swoich znajomych. Praca, jeżeli chodzi o konkret, pozyskiwanie pracy, to przede wszystkim kontakty z przedsiębiorcami i zachęcenie do inwestowania na terenie naszej strefy aktywności gospodarczej oraz na terenie już firmy chemicznej, która tam jeszcze widzę, że ma wolne miejsca. W tym kierunku przede wszystkim pójdziemy, jeżeli chodzi o rozwój pracy. A jeżeli chodzi o rozwój, to jest cały program, który obejmuje między innymi rozwój kultury, rozwój sportu, rozwój rekreacji w mieście Oświęcim. Także mówiąc, rozwój ochrony zdrowia, bo w to powinniśmy przede wszystkim inwestować. No i oczywiście tutaj główny nacisk też kładziemy na ochronę środowiska, bo wiemy, że z tym jednak nie jest najlepiej i nie tylko się z tym boryka nasze miasto, ale również miasta w innych regionach Polski. Ale sądzę, że o tym programie już będziemy bezpośrednio rozmawiać dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę nie odkładać. Chodzi o ochronę środowiska. To jest ważny problem, ponieważ to jest ochroną zdrowia związane. Chorujemy, mamy ten problem smogu. Możemy o tym smogu mówić w kilku aspektach. Natomiast ja mam takie pytanie do Pana. Czy Pan kiedykolwiek myślał, aby wykorzystać wody termalne, które biegną pod Oświęcimiem i wykorzystać je do ogrzewania, aby zrobić odwiert termalny i wykorzystać tą sytuację. Znaczy, szanowni Państwo, jak mogę odpowiedzieć, ja pamiętam tą dyskusję, można? Tak, tak, oczywiście. Ja pamiętam tą dyskusję jeszcze w końcówce lat 90., że właśnie była próba podjęcia jakiejś dyskusji i pewnych działań dotyczących wykorzystania tego potencjału, jakim są wody termalne, które znajdują się pod Oświęcimiem. Oczywiście należało w pierwszej kolejności zbadać, jakie to, te wody są i czy faktycznie taka możliwość jest. I takie wstępne, ale bardzo takie, bym powiedział, koncepcyjne badanie zostało zlecone. I oczywiście, jak wszędzie, te wody się znajdują. I oczywiście jakaś tam temperatura, która możliwa jest do wykorzystania, byłaby. Tylko sam odwiert wtedy już kosztował, jeden odwiert, 5 milionów złotych. Oczywiście tych odwiertów musiałoby być przynajmniej dwa i cała później stacja przetwórcza, co według kosztów, które ci eksperci wtedy mówili, to koszt ogrzewania byłby znacznie większy niż koszt wtedy jak gdyby ogrzewania. I oczywiście zaniechano ten temat wtedy końcówką lat 90. i ja myślę, że oczywiście to jest ogromny potencjał, tylko nie na dzisiaj. Dzisiaj nie jesteśmy, nie ma jeszcze takiej technologii, która pozwalałaby w miarę ekonomicznie i efektywnie wykorzystywać te wody. Może te wody to jest coś, co może za 50 lat będzie faktycznie podstawowym źródłem ogrzewania, bo wszystko nam się pewno powoli będzie kończyło, będzie się kończył węgiel, będzie się kończył gaz i tak dalej. Więc to jest coś, co może zostać wykorzystane w przyszłości. Na dzisiaj jest to zdecydowanie za drogie i nieekonomiczne. Natomiast może kiedyś nadejdzie taki czas, że to wykorzystamy. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze odpowiedzieć. W 2016 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska był nabór wniosków o odwierty kontemplalne do pana. To znaczy, chciałam odpowiedzieć jeszcze, dołożyć do pytania pana, odpowiedzi pana prezydenta. Był nabór. To już w drugiej rundzie, Pani Agato. To już w drugiej rundzie. Dziękuję Państwu za tę rundę. Teraz przejdziemy do pytań. Pawle, przepraszam bardzo. Dwa pytania. Tak jest, przepraszam bardzo. Teraz przejdziemy do pytania do kolejnego kandydata, oczywiście, Pani Agato. Pogubiłem się, przepraszam. Panie starosto, chciałam zapytać, czy to prawda, że ma Pan w planie oferować bezpłatne mieszkania dla młodych lekarzy?
Chciałbym, ale niestety nie mam tego w planie. Drodzy Państwo, jednym z pomysłów na przyciągnięcie młodych lekarzy do pracy m.in. w przychodniach z LA, tak jak to uczynił już powiat oświęcimski, to jest po pierwsze fundowanie stypendium, czego tak bogate miasto, jakim jest miasto Oświęcim, nie czyni. Nie wiem dlaczego, pan prezydent nie czerpie z dobrych pomysłów. Czyli my takie stypendia w ubiegłym roku 8 lekarzy, w tym roku 5. Mamy generalnie rzecz biorąc kilkunastu już stypendystów. Zasada jest prosta, tyle ile otrzymuje stypendium, tyle odpracowuje w szpitalu. Mamy taką nadzieję, że jak kilka lat popracuje w szpitalu, to zostanie. Natomiast ponieważ powiat nie ma takiej możliwości, bo chętnie byśmy skorzystali, to jednym z pomysłów na przyciągnięcie lekarzy albo studentów medycyny, albo młodych lekarzy, albo dobrych specjalistów jest zaoferowanie na start mieszkania, ale nie za darmo oczywiście, mieszkanie udostępnić, ale wszystkie opłaty za media i za wszystko oczywiście należałoby płacić. Ja mam nadzieję, że to jest dobry pomysł dla miasta, żeby uzupełnić braki w przychodniach. Pan prezydent nie odpowiedział na pytanie, ale niestety, panie prezydencie, to czemu takie kolejki są zawsze na SOR-ze? Do 18:00 rzadko kiedy. Szanowni Państwo, jeżeli lekarz przychodni zdrowia z LA nie pracuje do 18:00, wtedy kolejki są na SOR-ze. Natomiast jeżeli tak, jest w szpitalu. Jeżeli byłyby. Panie prezydencie, ja panu nie przeszkadzam. Bardzo pana proszę. Cichutko siedzę, jak pan odpowiada, nawet jak pan odpowiada po kilka razy, więc bardzo pana proszę. Szanowni Państwo, jeżeli lekarz nie przyjmuje do 18:00, w ciągu pół do godziny chorzy pacjenci pojawiają się w szpitalu. I dlatego jednym z warunków zabezpieczenia zdrowotnego w mieście jest to, ażeby przychodnie przyjmowały do godziny 18:00, a tak, panie prezydencie, się nie dzieje. Proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Dziękuję, panie starosto. Prosiłbym, żeby jednak w odpowiedziach nie odwiedzać tych pytań. Pani Agato i pytanie do pani koleżanki, proszę uprzejmie. Do mojej koleżanki. Jeśli naprawdę tak mogę, mojej koleżanki, bo to moja sąsiadka z osiedla Zasony. Ja też to potwierdzam, znamy się naprawdę dużo lat. Proszę o pytanie. Chciałam zadać następujące pytanie. Jak sobie pani Ewa wyobraża na przykład rozwój rekreacji na osiedlach miasta i współpraca z radami osiedlowymi, żeby ta animacja i kultura była tak na bieżąco w naszych osiedlach? Wprawdzie pytanie nie jest z dzisiejszego panelu, ale spróbujemy. Nie mówimy dzisiaj, nie staramy się mówić o sporcie, bo będziemy o tej właśnie rekreacji. Już wiadomo, w paru miejscach są otwarte siłownie zrobione. To świetny rzeczywiście pomysł, bo to wszystkich, zwłaszcza tych, którzy mają już problemy zdrowotne, w jakiś sposób aktywizuje. Współpraca z radami jest konieczna, ale musimy przede wszystkim słuchać ich głosów. Nie tylko wrzucać pytania, ale też oczekiwać odpowiedzi. A jeżeli są pomysły, które większe gremium uzna za do realizacji, jak najbardziej realizować. W swoim programie mamy taką propozycję właśnie między innymi do mieszkańców, że jeżeli wyjdą z inicjatywą w odpowiedniej liczbie głosów, zgłoszą ją do radnego potencjalnego KOS-u, będziemy starali się formułować to w formie uchwały i przedstawić na radę. Być może będą to te właśnie pomysły z zakresu rekreacji. Jest ona ważna, tu pan prezydent ostatnio brał udział w Marszu dla Zdrowia, bardzo ważna inicjatywa, musimy się aktywizować. Więc to na pewno jest zacne pomysł, ale tak mówię, musimy chcieć przede wszystkim to robić. Musimy mieć możliwości, ale dajmy szansę sobie wszystkim. Nie róbmy nic na siłę. Czyli nie wskazujmy na siłę miejsc, bo zawsze to jest kontrowersyjne, gdzie powinniśmy coś zorganizować. Słuchajmy się w głosy tych, do których to ma być skierowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę, żeby...